zaginiony. Nasz przyjaciel. Więc porozmawiamy. Bez żartów, Olafie, znalazłeś mój róg. Mam nieodpartą chęć zwilżyć sobie gardło. Tak, znalazłem. Oto on. Musiałem się trochę naszukać, ale w końcu udało mi się go znaleźć. Jest cały, uspolony, pełen błota i pajęczych odchodów. No sam troszeczkę dołożyłem, nie? Guttor nie zwraca na ciebie uwagi, napełnia róg pod brzegi i wypija go za jednym zamachem. Uff, to jest właśnie łaska Odyna. Dziękuję ci, Olafie. Naprawdę uratowałeś mi życie w pewnym sensie. Twoje zdrowie. Nalej mi więc jednego kowalu, żebym nie został w tyle. O nie, mój drogi, nie czas jeszcze, byś odstawił swój topór. Nie wyjaśniłem ci najważniejszej rzeczy. Wiedziałem, że to było zbyt piękne, żeby było prawdą. Czego sobie życzysz tym razem? Mam ci przynieść coś na złom. Nie mów do starszych w ten sposób. Teraz słuchaj uważnie. Twój ojciec wysłał cię tutaj i wyznaczył nagrodę za głowę każdego króla, jakiego napotkasz. Ale jeszcze nie stawiłeś czoła nieumarłym i nadal nie wiesz, jak można ich pokonać. Masz rację, nie miałem jeszcze okazji. Do spróbowania piwa z twojej beczki też nie. Żarty na bok. Piwo to jest poważna sprawa, ale mogę ci pomóc w sprawie nieumarłych. Dziś rano schwytaliśmy tuzin czarnoksiężników kuli w pobliżu wioski. Z początku chcieliśmy ich spalić na popiół, żeby rozpędzić te ich ciemne moce. Ale twój ojciec poprosił, żebyśmy ich zamknęli, aby młodzi wojowie mogli przetestować na nich swoje umiejętności w sali ćwiczeń. Naprawdę, schwytaliście czarnoksiężników? Czarna magia to kiepska sprawa. Popełniasz duży błąd, jeśli myślisz, że te potwory są nieszkodliwe. A teraz idź i pokonaj tę nikczemną bestię. Mówisz poważnie, Guttor, nie? Mam walczyć z więźniem? Och, tym się nie przejmuj, mój chłopcze. Tak, byłoby to niegodne, gdyby to był człowiek. Ale nie bój nic. To tylko wygląda jak człowiek. W środku to tylko zgnilizna i czarna magia. Takie kreatury nie są bardziej ludzkie od byle roślin. Nie zawahałbym się zabić takiego, gdyby ten obowiązek przypadł mnie. Ale on jest nieuzbrojony. Nie jesteś zbyt dobrym słuchaczem, co? Mówiłem ci, że to mistrzowie czarnej magii. Przywoła kościotrupa i pokroi cię na kawałki, jeśli będziesz zadawał mu takie głupie pytania. Zresztą sam się zaraz przekonasz. Dobrze, kowal, nie będę tracił czasu. Czyli pewnie tym razem udamy się tu i pokonamy go. No, misiek, gdzie jesteś? Zakopane. Muszę sobie dobrze mapę ustawić, znaczy się sposób patrzenia na mojego bohatera. Tu coś jest. O, właśnie. Klawisz D. Kasa. Przekopujesz gnijące szczątki, ale znajdujesz tylko garść pyłu. Gdzie on jest? Przyda. Tu też. O, tu jeszcze coś widzę. Może coś by zakopane, dlatego tak troszeczkę szerzej idę. Chyba już wszędzie byłem. Aha, widzę go. Armia bohatera słabi. No ale ja się dopiero uczę. Kasa. Hmm.
zwięco zakopane. No nic, idziemy pogadać. Może coś tu masz zakopane? No nic. Król nekromanty. Nareszcie koniec odosobnienia. Już się bałem, że wszyscy zapomnieli o mnie, nieszczęsny. Kim jesteś, nieznajomy? Nazywam się Olaf, syn Tormunda. Przybyłem cię zabić. O, zaczekaj, królewski synu. Oszczędzaj siły. Widzę w tobie wielką moc. Moc, dzięki której mógłbyś osiąść wszystko, czego tylko zapragniesz. Pomogę ci. Nauczę cię korzystać z tego daru. Mogę cię uczynić władcą tej wyspy i wszystkich okolicznych. Skoroś taki potężny, to w jaki sposób dałeś się pojmać prostemu kowalowi i wtrącić do klatki? Dobre pytanie. Bardzo dobre, zaiste. To niefortunny zbieg okoliczności. Wziął mnie z zaskoczenia, kiedym spał. Ale ty... O, już my im pokażemy, co znaczy nieokiełzana moc. O tak, damy ty. Niemytym wikingom nauczkę. Patrz, co mówisz. Ja też jestem wikingiem. Jakbyś nie wiedział, sam byś się umył czarnoksiężniku. Chodźmy pierwszą opcję. Wybacz, Olafie, królewski synu. Moja niemądra uwaga nie była, rzecz jasna, skierowana do ciebie. Widzę, żeś kąpał się całkiem niedawno. Czyż nie? Wyczuwam aromat górskich kwiatów. Podziwu godny talent. Czyżby trąd odebrał ci nos? To nie kwiaty, a foczyło. Doskonałe remedium na komary i muchy. Foczyło. Jakże czarująco. No nic. Zapomnijmy o tym wspaniałym środku owadobójczym. Skupmy się na wcześniejszym temacie. Nie wierzę, że w ogóle mamy jakiś wspólny temat. Narogi mrocznego władcy. Dlaczego wikingowie są tacy durni? Dopiero co? Omawialiśmy możliwość mojego zwolnienia w zamian za niezmierzoną moc i władzę. Ach, tyle sobie przypominam. Aczkolwiek nie pamiętam, bym ci cokolwiek obiecywał. Durni wikingowie. Teraz się doigrały. Nie no, zrób pierwsze. Ach, wybacz, masz rację, samą rację. To co powiesz na moją propozycję? Nie ufam ci. Gdybyś poparł swoje słowa czymś bardziej namacalnym, czymś przydatnym. Rozumiem. Słowa są puste, ale złoto. Szkoda tylko, że nic przy sobie nie mam. Ci barba, znaczy dzielni wikingowie, którzy mnie uwięzili, wszystko mi zabrali. Mam jednak coś znacznie lepszego i przydatnego dla potomka króla. Proszę, oto zwój wiedzy tajemny. Przeczytaj go, a poznasz tajemnicę najbardziej jadowitej magii. Wręcza ci zwój trującej czaszki. Tylko tyle możesz mi zaofiarować. Jakiś dyplom filozofa, gawędziarza? Myślałeś, że będę go w stanie przeczytać, co? Młody król ma rację. Co mu po wiedzy tajemnej, skoro posiada nadludzką siłę? Cóż, mam coś innego, co przyda się każdemu żołnierzowi. Wręcza ci runę mocy, runę umysłu i runę magii. Proszę, dałem ci wszystko, co mam. Czy teraz widzisz, jak bardzo pragnę ci pomóc? Tylko mnie stąd wyciągnij. Dzięki za runę. Mógłbym się zastanowić, czy cię nie uwolnić, ale gdyby Guttorm się o tym dowiedział... Ty zdradziecki robniu, podła glizdo, robaczy synu, ośmielasz się mnie kiwać. Naprawdę jesteś taki głupi, by stawać przed mistrzem czarnej magii i silić się na marne sztuczki? Poznaj mój gniew, ty nikczemna pijawko, będziesz mym sługą powieki. Prochu marny, posłusznym, nieumarłym sługą. No widzicie, nie tak potrafi być mniej uprzejmy. Trzeba tylko mieć odpowiednie podejście do niego. Aha, wielceś mnie nastraszył. Pokaż, na co cię stać. Czyli jeszcze warto było kontynuować rozmowę. O-o. Aha, tak, boss. Król nekromanta, poziom pierwszy. Ten plugawy sługus ciemności został schwytany i uwięziony przez wikingów z twojej wioski. A tak jeden, obrona jeden, intelekt 3. Czyli taki cienios. A jest. Atak 1, obrona 3,
intelekt 3. Skrzyneczka, fajnie. Nie mam szału, czyli że najpierw musimy ich troszeczkę potraktować magicznym pociskiem. Ciekawe, kto tu jest najgroźniejszy? Łucznicy. Zapewne. Mało szało. Może ty spróbujesz. No i stracili jednostki miotające. I znowu zapomniałem ustawić runę, bo pewnie jakbym ustawił atak, to jednostka by... Oj, to mi się nie za bardzo podoba. Moc runiczna. Oddział może zostać poddany użyciu magicznym. Aha, że ja mogę ten oddział. Dobrze, ale jeszcze... Aha, to teraz nie mogę. Chciałbym uleczyć oddział, ale niestety... No dobrze, zobaczymy. Aha, 4. To już możemy. Może tu. Pięknie. Ciekawe, czy on by mógł podnieść to. Ale nie, to nie ma sensu, bo przecież ja właśnie potrzebuję szału, żeby go przywołać, a jak ja przywołałem go, żeby podniósł to, no to się może okazać, że tyle samo wydałem, co zrobiłem. Także to nie byłoby zbyt mądre. Ej, bym chciał zaatakować. Podejdziesz tu i obrona. O, tu. Okej. A ty... Zadasz obrażenia. Szkoda, że bardziej nie mogę już obrócić. Magia. Zostali już tylko oni. Dajmy tego berserkera. Gdzie ty łazisz? Aha, bo się zostali odsunięci. Dobra, no to dobijamy. Świetnie. I to się niestety nie uda. A nic, walimy. W następnej turze pokonam go magią. Dobrze, nie zabił. No nawet dał sobie radę. No szkoda ich, naprawdę, ale nic tutaj nie mogę poradzić. W końcu ja się dopiero uczę. Wracamy pewnie. Do naszego piwolnego przyjaciela. I jak, Olafie, udało ci się pokonać Czarnoksiężnika? Oczywiście. Choć nie było to łatwe, znał potężne zaklęcie. Wzywał siły ciemności, a wiatr niósł jego zaklęcia. Ale potem pokazałem mu, jak walczy prawdziwy wiking. To świetnie, chłopcze. To właśnie sposób na czarowniku. Jeden porządny cios toporem między oczy jest skutecznym lekarstwem na te ich sztuczki. Dobrze się spisałeś. Ten czarnoksiężnik próbował mnie przekonać, żebym się do niego przyłączył. Powiedział, że poszukują takich silnych i zręcznych wojów jak ja. Obiecywał bogactwa i władzę, więc...
Nie wierz mu w żadnym wypadku, Olafie. Pamiętaj, nieumarli nigdy nie dotrzymują słowa. Honor i obowiązek nie mają dla nich żadnego znaczenia, bo niby czemu miałyby mieć. Mniejsza o to, najlepsze, co można zrobić na widok Hula, to grzmotnąć go z całej siły pomiędzy oczy, haha. Good Thorns uczuciem pogładził ręką po młocie przewieszonym do pasa, gotowy do drogi. Na piwo, w moim brzuchu, nauczyłem cię wszystkiego, co umiem, a resztę musisz poznać sam. Ja muszę już wracać do kuźni. Dziękuję ci, Good Lormie, już zapomniałem, że choć byłoby miło napić się piwa przed walką, to jest to mało prawdopodobne. Udało ci się przejść próby i zostać pełnoprawnym wojownikiem. Osady. To zabierzemy. Przed nami wielka przygoda, ale i smak poznamy w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.